Nacher, witam serdecznie. Witam serdecznie. Państwo być może znacie naszego gościa, jeśli jesteście aktywni w internecie. Paru polityków Prawa i Sprawiedliwości już się wypowiadało na temat pomysłów, koncepcji naszego gościa. Często zwany był też internetowym szogunem kampanii Andrzeja Dudy. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Czy internet wygrał kampanię wyborczą Andrzeja Dudy zdaniem autora internetowej części tej kampanii? Wielu publicystów tak właśnie było i bardzo cieszą mnie te opinie, aczkolwiek uważam, że jeszcze był to bardzo ważny element kampanii. Uważam, że żyjemy w takich czasach, że ten internet, dużo osób już nie korzysta z mediów tradycyjnych, tylko właśnie z internetu. I każdy kandydat, który chce walczyć o zwycięstwo w kampanii prezydenckiej, musi poważnie potraktować to źródło komunikacji, tą możliwość komunikacji z elektoratem, z obywatelami. Aczkolwiek, czy była to kwestia przesądzająca, to niech na ten temat się wypowiadają publicyści. Publicyści sami nie są pewni. Wczoraj rozmawialiśmy na ten temat w wieczorze wyborczym. Jesteśmy Państwu winni, za chwilę wrócimy do tej grafiki, jesteśmy Państwu winni również dzisiejsze pytanie i sondę SMS-ową. A pytanie brzmi tak, czy internet wygrał kampanię Andrzejowi Dudzie? Co Państwo sądzą na ten temat? Grafika z tym pytaniem za chwilę, a my wracamy do rozmowy. Kiedy Andrzej Duda ogłosił start kampanii wyborczej, jedną z pierwszych informacji było pokazanie w mediach społecznościowych, kont twitterowych, facebookowych, na Instagramie, na innych portalach społecznościowych kont Andrzeja Dudy. Żaden inny kandydat nie zrobił tego w sposób tak klarowny, jawny, jasny i oczywisty. Skąd pomysł na taki sygnał? My rozmawialiśmy z samym kandydatem, który bardzo dobrze rozumiał potrzebę komunikowania się poprzez internet z wyborcami. Zresztą Andrzej Duda, co już mówiłem w tej kampanii, osobiście używał swojego konta na Twitterze. Nie oddał go sztabowi. Nie udało mi się wyrwać Andrzejowi Dudzie, ponieważ Andrzej Duda wie o tym, że chociażby na Twitterze należy samemu chodzić w interakcję, rozmawiać, bo jeżeli to prowadzi asystent czy jakiś współpracownik, to nie ma to takiego wymiaru, prawda, jak prowadzi bezpośrednio sam kandydat. Oczywiście, gdyby prowadził wszystkie swoje konta w mediach społecznościowych, to tak cały czas byłby w internecie, a przypomnę, że Andrzej Duda odwiedził ponad 250 powiatów, spotkał się z Polakami i na ponad 250 spotkaniach, więc był zespół osób i to przede wszystkim szapoba dla tych ludzi, którzy w czasie kampanii, tak. Jeden element tej drużyny Dudy to był zespół właśnie zajmujący się kontami społecznościowymi kandydata w mediach społecznościowych, I tak jak pan redaktor zwrócił na to uwagę, rzeczywiście postanowiliśmy pójść w tych wszystkich mediach społecznościowych, gdzie jest najwięcej osób z nich korzysta. Postanowiliśmy założyć konto kandydata albo korzystaliśmy z tych kont, które kandydat już wcześniej miał, a oprócz tego zespołu, któremu jeszcze raz bardzo się kłaniam, z którymi na co dzień miałem honor współpracować, no to było jeszcze tysiące anonimowych internautów, którzy nam pomagali w tym i to też była wielka siła, która pomogła, bo to nie jest jedna osoba, ale to jest tysiące osób, które pomagały nam w tej kampanii. Andrzej Duda korzysta ze swojego konta twitterowego. Istnieje konto, które w tej kampanii było głównym kontem kampanijnym Andrzej Duda 2015 na potrzeby kampanii, ale istnieje też konto Andrzej Duda, którego ten polityk używa od wielu, wielu lat. To pomaga? Taki sposób rozumienia mediów społecznościowych. Andrzej Duda założył to konto, zanim komukolwiek jeszcze się śniło, że będzie kandydatem na prezydenta. Jemu również wówczas, no być może się to śniło, ale wiedzy żadnej nie było. Tak, jestem przekonany. Zresztą w tej kampanii udało nam się zorganizować takie spotkania dla społeczności, która właśnie w mediach społecznościowych, na Twitterze liderów opinii. My zaczęliśmy tą kampanię od konwencji, na którą zaprosiliśmy liderów opinii. I to był taki pierwszy przełom w ogóle w polskiej kampanii wyborczej. Zaprosiliśmy nawet tych nam nieprzychylnych, żeby zobaczyli, jak to wygląda, nasza konwencja ich oczami. Następnie organizowaliśmy dwa tweetupy, spotkania z liderami opinii, z blogerami na tym drugim dzień przed ciszą wyborczą w piątek, przed pierwszą turą.
było 260 osób. I Andrzej Duda właśnie, wracając do pytania postawionego przez pana redaktora, powiedział, że dużo go nauczyło wchodzenie w te interakcje z internautami, a jednocześnie wiedział, musiał się nauczyć tych przekazywania informacji w 140 znakach. A dla niego, jako dla wykładowcy akademickiego, no to była jednak wyższa szkoła jazdy, żeby zmieścić wszystko w 140 znakach. Klasyczny dylemat, klasyczny problem w internecie, jak skomplikowaną treść zmieścić i skondensować tak, żeby stała się prostym przekazem. Pokazujemy kolejne konta. Ja chciałem spytać o jeszcze jedną rzecz związaną z tą kampanią. Duda24 pod takim hashtagiem przez ostatnie 24 godziny relacjonowane były przez internautów wydarzenia, jakich do tej pory w polskiej kampanii wyborczej nie mieliśmy. Wizyta o pierwszej nocy w piekarni, przejazd kilkuset kilometrów po to, żeby spotkać się z górnikami przy wejściu do kopalni, później dworzec w Katowicach i później kolejne przystanki relacjonowane również przez pana z pańskiego Twittera z informacją, ile godzin do końca kampanii. Joachim Brudziński przyznał na Twitterze, tak, to pomysł Pawła właśnie, to przez niego cały autobus nie śpi przez 24 godziny. Skąd takie pomysły? Pomysły właśnie w grupie zespołu powstawały, tego internetowego. To był też jeden z tych pomysłów, który wcześniej był wykorzystany w kampanii Camerona w Wielkiej Brytanii. I doszliśmy do wniosku, żeby to zaproponować sztabowi. Przedstawiłem ten pomysł. Skoro nasz kandydat zjechał całą Polskę, odbył tyle spotkań, to na tej ostatniej prostej, w ostatnie 24 godziny, myślę, że warto było pokazać i tak jakby ukoronować tą ciężką pracę i pokazać tą pracowitość i tą energię, która była w tej kampanii wśród młodych osób też, które jeździły Dudabusem. Tweety internautów. Wstaję o 4 rano, żeby zobaczyć, co się dzieje w kampanii. Tego jeszcze nie grali, zdaje się, Wojciech Wybranowski tego rodzaju tweet wpisał o tej 4 rano właśnie. Bardzo się cieszę, że to zdało egzamin i myślę, że tak jakby to była jedna z wielu cegiełek, prawda? Tak jak ten internet był jedną cegiełką, tak myślę, że ta ostatnia prosta, bo w ostatnim dniu kampanii, kiedy Polacy wstali i oglądali telewizje informacyjne przy śniadaniu, to Bronisław Komorowski szykował się do pierwszej konferencji prasowej, a Andrzej Duda miał już za sobą przynajmniej 4 czy 5 tych konferencji. I myślę, że taki pracowity kandydat, i dlatego też Andrzej Duda się zgodził na to, też Andrzej Duda nie oponował, powiedział, że spodobał mu się ten pomysł i trzeba to realizować. 36,5 tysiąca kilometrów zrobiliście w tej kampanii, jak wynika z pańskiego tweeta. Myśmy objeżdżali kiedyś Polskę w 2013 roku. Udało nam się wykręcić 7 tysięcy i byliśmy ledwo żywi. Stąd też wielkie szapoba, wielkie gratulacje dla tej drużyny Dudy i dla młodych osób, które jeździły z Andrzejem Dudą i dla tej ekipy, która na co dzień relacjonowała, bo przecież my przez całą kampanię relacjonowaliśmy. To są osoby, które prowadziły Twittera, to są osoby, które prowadziły profil na Facebooku, gdzie na bieżąco na Instagramie były zdjęcia z tych wyjazdów. Także z większości wyjazdów były transmisje na żywo w internecie. Także z konferencji, prawda? Także wielkie gratulacje dla tych ludzi. Myślę, że szczególnie wczoraj po ogłoszeniu wyników to był ich sukces. I też się cieszę, że Andrzej Duda podziękował tej całej drużynie Dudy w czasie wieczoru wyborczego. No to w takim razie pytanie związane z tym, co krok przed nami. Z pewnością jeszcze za późno, żeby mówić o tym, jak będzie wyglądała strategia komunikowania prezydenta Andrzeja Dudy. Ale to się wiąże z bardzo poważnym problemem. Problemem, na który w polskim internecie zwraca Piotr Wagla-Waglewski. Media społecznościowe i oficjalne konta polityków, urzędów w mediach społecznościowych to jest bardzo poważny problem prawny, to jest bardzo poważny problem polityczny. Jak pan na to patrzy, to jest co innego prowadzić kampanię polityczną, kampanię wyborczą, a co innego prowadzić komunikację w serwisach społecznościowych w imieniu państwa polskiego. Jak ten problem powinien być rozwiązany w Polsce w ogóle? Tak, ja rzeczywiście też w czasie kampanii czytałem te teksty, na które pan się tutaj powołuje.
bo już przymierzaliśmy się do tego, że może być to problem za chwilę Andrzeja Dudy. I myślę, że mamy pewien czas w tej chwili na to, żeby podejść do tego kompleksowo i zastanowić się razem już z prezydentem elektem, jak ten problem rozwiązać. Sam Andrzej Duda parę razy ten temat ze mną omawiał. Myślę, że przede wszystkim Andrzej Duda będzie dalej otwarty na ten kanał komunikacji i bez względu na to, jak te kwestie prawne zostaną uregulowane z prowadzeniem kont w mediach społecznościowych, to na pewno Andrzej Duda będzie otwarty na strefę blogerów, będzie otwarty na to wszystko, co się dzieje w sieci i myślę, że są dobre wzorce za granicą, które należy tutaj wprowadzać i zmieniać tą polską politykę także od tej strony. Ile osób zablokowaliście na Facebooku i na Twitterze przez tą kampanię? Wie pan co? Szczerze powiem, że rzeczywiście jakieś tam wpisy, które były, miały taki charakter wulgarny, były blokowane na Facebooku, aczkolwiek zasadniczo staraliśmy się, nie było jakiejś specjalnej komórki, broń Boże, która się tym zajmowała. Pytam o to dlatego, że to jest powszechna sprawa w polskim internecie, w tym, który prowadzony jest przez polityków. Bronisław Komorowski blokuje całą masę kont, Radosław Sikorski blokuje całą masę kont. Dochodzi do sytuacji takich, że są dziennikarze niektórych mediów, na przykład Telewizji Republika, którzy w zasadzie w ogóle nie mogą się dowiedzieć, co to jest. Ja sam jestem zbanowany przez paru dziennikarzy albo polityków z innych partii, którzy tam mnie zablokowali na swoich kontach. Wie pan, wiadomo, że jeżeli to przybiera jakiś taki bardzo wulgarny, bardzo brzydki, bardzo brzydką formę, no to jest pewna granica, tak? Aczkolwiek mój przyjaciel Przemek z Łunowa pod Świnoujściem został zablokowany przez prezydenta, na profilu prezydenta Komorowskiego na Facebooku za to, że wrzucił zdjęcie pary prezydenckiej Andrzeja Dudy z małżonką. Także i więcej już nie mógł komentować na profilu pana prezydenta. Umie albo nie umie w mediach społecznościowych, tak często komentują to internauci. My zadajemy pytanie, czy internet wygrał kampanię Andrzeja Dudy, bo o tym, czy Andrzej Duda wygrał w internecie, w zasadzie wszyscy wiemy. SMS, jeśli uważacie państwo, że tak, o treści 1 na numer 72075, SMS o treści nie, wróć, SMS o treści 2, jeśli uważacie państwo, że nie, na ten sam numer 72075, a my rozmawialiśmy z Pawłem Szefernakerem, członkiem sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Ja jeszcze raz użyję tego sformułowania, bo mi się podoba. W internecie również był używany internetowy szogun Andrzeja Dudy. Dziękuję uprzejmie. Bardzo.